Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym vlogmasie i cały czas zastanawiam się, czemu ja tak macham tymi rękoma. To już jest chyba jakiś w ogóle mój zwyczaj. Moi drodzy, zanim przejdziemy do dalszej części vlogmasa, chciałabym wam powiedzieć o waifudzie. Ja wiem, że tutaj jest dużo osób, którzy znają waifuda, ale wiem też, że doszło dużo osób nowych, którzy nie wiedzą, co to jest po prostu waifud, a ja wam w tym momencie chcę szybko powiedzieć, że jest to po prostu produkt, który zastępuje nam posiłek. I mamy go w postaci proszku, gdzie rozrabiamy sobie z wodą w takim shakerku, albo już zrobione shake'i w buteleczce. Waifud w ogóle, słuchajcie, ma mnóstwo różnych smaków. Bananowy, kokosowy, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Teraz jest nowość, czyli właśnie orzech laskowy, czyli taki świąteczny. Fajnie, mega zarąbiście smakuje. Mango, w ogóle mango. I słuchajcie, ja mam teraz też właśnie mango w postaci już zrobionego shake'a i nie piłam go jeszcze, więc jestem mega ciekawa smaku tego. Bo, aż wiecie, co sobie zrobię jeszcze? Tak sobie go troszeczkę zmieszam. Pachnie zajebiście. Ale mega, to smakuje w ogóle jak taki jogurt. Mango. Ej, kurde, myślałam, że to takie będzie takie, wiecie, mega tropikalne. Ale jest takie zbalansowane, takie dobre. Jest to dobre. W każdym razie, słuchajcie, waifud ma teraz w ogóle też fajną promkę, bo przy zakupie zestawu truskawkowego i zestawu mango macie minus 25%, więc to jest, słuchajcie, mega opcja. Waifud również posiada posiłek w postaci batonika. Jest to po prostu batonik, który zastępuje nam posiłek. Ja akurat mam teraz karmelowo-czekoladowy. Już to testowaliśmy, już to jedliśmy, więc to jest też mega fajne. Ja sobie często w ogóle biorę to do salonu razem z właśnie shake'iem, który sobie rozrabiam i mogę tak sobie przetrwać, słuchajcie, 6 godzin, ponad 6 godzin. Nie no, myślę tak, no około 6 godzin sobie siedzę w salonie, no i taki batonik i taki shake mi wystarcza idealnie, bo ja tylko wracam do domu i zjadam obiad, więc dla mnie kozak. Moi drodzy, link do waifuda znajdziecie oczywiście w opisie, on bezpośrednio was przeniesie na ich stronę, a ja oczywiście daję wam też kod DONCIA10, który daje wam 10% zniżki na cały asortyment waifuda, więc udanych zakupów i słuchajcie, może zrobicie komuś prezent na święta, kto wie. Mój tata myślę, żeby się ucieszył z takiej paki waifuda, może mu sprezentuję w tym roku. Dzień dobry, kochani! Witam was w kolejny vlogmasie! Wybaczcie, że nie będę patrzeć się w kamerę, ale wolę się patrzeć na drogę. Jedziemy po choinkę, moi drodzy! Jedziemy po choinkę, po żywą choinkę! Nie mogę mieć żywej choinki na chacie, więc będę miała żywą choinkę, będziemy mieć żywą choinkę w salonie. A że już wiecie, czas jest na to, żeby ubrać tą choinkę, więc lecimy teraz z Darią po choinkę i będziemy ją dzisiaj ubierać, taką piękną, ładną, żywą, pachnącą. A wy, moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę i dzwoneczka, żebyście byli z każdym filmem na bieżąco, ponieważ nie wiem, czy to wyjdzie, ale chyba raczej nie wyjdzie, żeby uzyskać 40 tysięcy subskrypcji do końca tego roku. Fajnie by było, jakbyście mi sprawili taki prezent na święta. Najlepiej 100. No! 100 tysięcy subskrypcji to ja, moi drodzy, na tamtym kanale zajęło mi 8 miesięcy. Trochę czasu zajęło. No dobra, moi drodzy, lecimy. Nie przedłużamy i lecimy. Zobaczymy, czy mają jakieś fajne takie wielkie, fajne. Ja lubię takie. Patrz, potrzymaj tą. Trzymaj. Ta jest nawet całkiem w porządku. A myślisz, żebyśmy ją zmieścili do Toyoty, czy nie? Ale nie, zobacz, ta też jest ładna. No mówię przecież, że ta jest ładna. A to tam pokazywałaś? Nie, tak. No to świerk! Co ty nie wiesz, że to świerk? To jest ogólnie, moi drodzy, hardcore. Teraz będzie, żeby tą choinkę wsadzić do Aigo. Jak to Natalia Wasiczko powiedziała, że to jest mydelniczka. To nie jest choinka, czy to nie jest auto, tylko to jest mydelniczka. Grubo stara, bo ty musisz też usiąść. Ja pójdę z buta. Ty, ale dobre, bo ty patrz, bo ty nie wiadomo, nie wyjdziesz nawet tędy, patrz. Tutaj jest fotelik i ty musisz wejść od tej strony, nie? Czyli musimy fotelik, przesunąć do przodu. Szczupła jestem, dam radę. Nie, wejdzie, na luzie wejdzie. Da radę? Nie wiem. A nie, bo to chyba, nie, wiesz co, ale nie tym, nie tą stroną, tylko drugą. Będzie chyba tą stroną lepiej. Jak ty ją obróciłaś? Normalnie. Donki, bo ja muszę teraz, ale mi się wbija igła pod sen. Bo teraz ty musisz wsiąść
A już wsiąłaś, serio. To powiedział, że Aigo nie jest ten. Nie jest pojemny. Mamy, moi drodzy, ozdoby elegancko i choinka, słuchajcie, moi drodzy, będzie stała tu. Tutaj mamy naszą Basię, Kasię, Asię. Mopa musimy schować. No dobra, moi drodzy, zaczynamy, zaczynamy. Dzisiaj jest pato dress. Pani się odp***ła, więc odwaliła, znaczy. No, lecimy. Idziemy po choinkę, przyniesiemy choinkę, będzie fajnie. Teraz hit, ale mamy stojak? Od domu trzeba ją lekko rozjechać. Ty, a my nie mamy... Mamy noże i te sprawy? O, ale będzie kombo! Od dołu? No od dołu, bo wsadzimy ją i później do góry. A, to ty już masz taki patent, tak? No tak. Aha, dobra. Okej. Okay. Teraz ją trzeba przypierdzielić koleczkami. Z jednej, z drugiej. A, ale to boli! To zakręcanie takie tego wszystkiego to tak boli cholernie, że masakra. Ej, ona cię fajnie tutaj fiksowała. Chyba czy będziemy mogły otwierać drzwi od toalet. Ale widzisz, jak zajebiście pachnie, stara. Gdzie tak mega zajebiście pachniało, jak przyjdzie się z rana. Właśnie taka będzie zmarznięta, niewyspana. I w ogóle... Tylko na dole trzeba odciąć tę gałązkę. No. Może się. Trzeba w ogóle znaleźć dobry kadr jej, nie? Ej, fajnie, bo to już od razu kontakt jest. Ty, a zobaczmy... No tak! Zobaczmy, nie ma grę, że ona wyjdzie elegancko. Eleganckie, fajna jeszcze choineczka, fajna. Dobra, moi drodzy, my się zabieramy za ubieranie szybkie, więc widzimy się już, jak się skończą, a będzie elegancko. Ale słuchajcie, tak pokuła, jeszcze chciałam dodać, że mam tak czerwone ręce, nie wiem, czy tu będzie widać. O, widać, może jakoś tak ostrość złapie na moją łapę. Tutaj takie czerwone, okropnie. O, ta jest bez. Bo tu jest kilka bez. No dobra, to jeszcze nie jest finał końcowy, ponieważ podczas ubierania choinki zapomniałyśmy, że nie mamy gwiazdy tutaj. Więc będziemy po prostu jutro podjedziemy, kupimy i będzie pięknie. Teraz też jest pięknie. Najlepsze będzie to, że będzie pachnieć tak pięknie, jak będziemy wchodzić. Ja na początku myślałam, że będzie taką wielką, ale wielka wiąże się z tym, że pewnie byłaby jeszcze szersza. A tutaj musimy mieć jednak drzwi od toalety otwierane. Podoba mi się. Ładno. Tobie też się podoba? No. Fajnie. Elegancko. W ogóle zobaczcie, jaki tu jest mega zajebisty klimacik. Jezus, no jest tak super, tak świetnie, tak przyjemnie. No może nie jest, słuchajcie, jakoś mega za czysto, bo trochę kubeczków jest, plus dodatkowo na biureczku również znajduje się mały syf, a nie aż taki duży, ale w ogóle jest mega fajnie, bo balkon tak mocno świeci, że jest, no jest mega klimacik, naprawdę, plus kominek, a ja teraz, słuchajcie, zabieram się za grzańca.